Witam wszystkich serdecznie. Dziś dla odmiany meczu Mistrzostwa Świata w Moskwie w 1984 roku, czyli jakieś 36 lat temu. Białymi gra Anatol Karpow, czarnymi Kasparow. To ten słynny mecz, co tak długo grali, przerwany przy meczu 5-3. Dla Karpowa grano do 6 zwycięstw, ja mówię, albo tam było za 40 remi, czy jakoś to tak. Chyba rzeczywiście było 40 remi. Karpow twierdził, że jest pokrzywdzony, bo tylko jedna partia do wygrania, a Kasparow, który przegrywał 0-5 i wyciągnął na 3-5, twierdził, że już teraz by wygrał, bo już wie, jak grać się nauczył, a Karpow już nie ma siły. Karpow białe. E4, C5. Ulubiona sycylijska. Ulubiona sycylijska, skoczek F3. I nie wiadomo było, czy zagra Najdorfa, czy zagra z Scheveningen, czy jakieś inne systemy. Na razie idzie przez E6, czyli przez system Paulsena. Tu, proszę Państwa, jako ciekawostka. W XIX wieku było dwóch szachistów, dwóch braci Paulsenów. Jeden grał całkiem przyzwoicie, a ten, który grał słabiej, jest autorem tego debiutu. Być może, że gdyby grał lepiej, nie zdecydowałby się, bo w tamtych czasach i później uważano niektóre ruchy za słabe pozycyjnie. D4. Jeżeli biały chce, znaczy biały gra obronę sycylijską, musi grać D4 i bić skoczkiem. To jest taki chytry plan, chytra kolejność rozgrywania debiutów, które zachęca do próby przechwycenia pola D6. Ten wariant przygotowany miał i Taimanow, i Pietrosjan przeciwko Fischerowi, ale przygotowania się specjalnie nie udały. Zobaczmy, co Anatol Karpow ma przygotowane przeciwko Kasparowowi. Tym bardziej, że no nie bardzo mu się spodziewać przed meczem, że Kasparow będzie grał taką kolejność posunięć. C4. Budujemy strukturę Marocego. Piony E4, C4. Przeciwko pionkowi D6. Tu przypominam, że czarny będzie chciał zagrać D5 albo B5, żeby to rozwalić, a najmniej chętnie F5, ale czasami F5 grywa, żeby taką strukturę rozwalić. I to będzie celem czarnego. Celem białego będzie trzymanie za twarz, jak mawiał Anatol, i ogrywanie go posunięciami. No może pokażę. Mam jeszcze takie strzałki dla tu i tu, albo tu i potem tu. Może tak powiem narysować. O, żeby było widać. O, jaki wynalazłem nowy wynalazek. Pięknie. O. Proszę Państwa, oczywiście pionki tak nie chodzą do przodu i w bok, ale jest pokazane, że idea jest, że najpierw idzie pion F, a potem pion E. Skoczek F6. Pionka trzeba zaatakować, pionka trzeba obronić. A6. Teraz gramy A6, kiedy skoczek jest na C3, żeby ten nie mógł wrócić na dobre pole. Skoczki stoją tu, bo 3 razy kontrolowane jest pole B5. B5 jest powstrzymane, D5 jest powstrzymane, ale jeżeli ktoś oglądał jedną z wcześniej komentowanych partii, to widział, że Kasparow przeprowadził D5 z ofiarą piona. Goniec E7. Ale to nie w tym meczu. Goniec E2. Roszada. Te posunięcia wykonuje się zawsze, no trzeba zrobić roszadę. Kasparow w
stylu Gellera stawiał bardzo często gońca na E2, znaczy Karpów, przepraszam, Mickasparow mógł być przygotowany. Z dużą siłą grywał również w meczu z Połgajewskim czy z Paskim w 1974 roku i wcześniej, i później. I służył mu ten wariant bardzo dobrze. Goniec E3. Tu chcę zwrócić uwagę, że to są gońce dwuskrzydłowe. Goniec najlepiej stoi, gdy jest gońcem dwuskrzydłowym. To są bardzo dobre ustawienie dla gońca. Goniec B7. Goniec na dużej diagonali jest w pewnym sensie gambitem strategicznym. Na przykład zostało opuszczone pole E6. I przy gońcu na B7 w sycylijskich białe bardzo często ofiarowują figurę na E6, a czasami na D5 czy na F5, żeby tego piona pociągnąć. Jak łatwo się domyśleć, jest to ofiara konisia. I od razu go tutaj tak o i o tak delikatnie go drażni. To nie jest nic nowego, bo wiadomo było, że tak będzie, bo na przykład jak grał z Andersonem w 1975 roku w Mediolanie, tu moderniści powiedzieliby na to Milan, ale Milan to po włosku nawet Milano. To Mediolan, chociaż sprawozdawcy od kopania używają określenia dla tego samego miasta AC Milan Inter Mediolan. Widzimy, jakie tu to są hipermoderniści. Przepraszam. Określenie, którym kiedyś nazywano Breyera, Rytiego, Niemcowicza, Tartakowera. Wieża E8, 100 lat temu. W zasadzie no, grał podobnie, ustawił wieżę na C1, D1. Ale przegrał. Chytre ustawienie, bardzo dobra pozycja hetmana na B8. Niektórzy to nazywali strukturą jeżową. Jeża, że tu niby te kolce na szóstej linii strzelają. Anderson grywał to wyśmienicie. Jego partie są najliczniejszymi ilustracjami książek Szypowa, dwutomowego dzieła o strukturze jeży. Hetman B3. Skoczek A5. Sens tego był, żeby wyciągnąć skoczka na bandę, wziąć piona i zlikwidować strukturę jeża. Skoczek E4. Skoczek E4. Goniec E4. Hetman D8. Goniec D8, wieża A D1. Partia w stylu Karpowa. Uprościł pozycję. Jednakowoż problemem czarnych jest i ten pion, który jest słaby, i te trzy, które zrobią wolniaka, albo i dwa. I to jest problem na dłuższą grę. Na początku wydaje się, że się nic nie dzieje, ale docelowo będą z tym kłopoty. Kiedy nie ma pionka na E4, Kasparow realizuje swoje programowe uderzenie D5. Pomyślmy, co zagrał Anatol Karpow. Anatol Karpow był graczem, który doskonale ustawiał figury. Ustawiał je na najlepszych polach, jak Pietrosjan, jak Capablanca, jak Smysłow. I nie chce tego gońca na D5, gra
F3. Goniec stoi gorzej. Mało tego, po CD5, ED5 jest izolowany pion. Jeżeli dodatkowo zauważymy, że skoczek stoi na bandzie, wieża w domu, goniec blokuje wieżę, widzimy, że białe mają przewagę. I tu Karpow gra dynamicznie, napada na dwie figury, których jedna jest broniona. Goniec A2, wieża A6. Wygrał piona. Wygrał piona. Piona na drugim szydle. Pełno figur jest, więc nie jest go łatwo pchać, ale po wieża A6 drużyna Kasparowa tłumaczyła, że pozycja, przewaga białych jest mała, że dwa gońce rekompensują, że ten koń polubił się na woni. To nie jest mój wymysł. Taka piosenka była, ten koń. Proszę Państwa, nie mogę śpiewać, bardzo przepraszam. Dobra, wracamy do partii. Wieża B8. To było łatwe do przewidzenia, że Kasparow wybierze aktywną grę, nie dynamiczną, tylko aktywną. Tu chcę powiedzieć, że ci, którzy mówią o statyce i dynamice w szachach, mówią ciekawe rzeczy. Już był taki arcymistrz Suetin, pisał książki, grube książki, miał groźne spojrzenie, mocne okulary. Tak jak naukowiec wygląda, a te książki były takie, jakie były. Teraz piszą o dynamice. Chyba Gelfand napisał i arcymistrz Żuber bardzo chwalił tę książkę i inni też chwalą, a zastanawiam się, czy on czy czytał tę książkę. No bo że Gelfand, drugi szachista świata, napisał niezwykle silny, no to jest zgoda. Zrozumienie szachów ma, to jest zgoda, ale jak zapytano arcymistrza Zubowa, jak to woli, czy co to jest ta dynamika, to miał problem z definicją i powiedział, że dał przykład, nie podał definicji, tylko podał przykład, że jak pozycja zmienia się z zamkniętej otwartą, to zmieniają się funkcje i możliwości figur. To? Do tego nie trzeba wprowadzać pojęcia dynamiki. Także nic. Jak czytałem książki Suetina, te o dynamice, to naprawdę nie wiedziałem, o co mu chodzi. Teraz można było grać goniec B5 od razu. I to trzeba zwrócić. I to się wygrywało. Tu ci wszyscy komentatorzy chyba nie uznawali Karpowowi jednego istotnego elementu. O tego. Ja go zaznaczę, no bo to, proszę Państwa, jest pion. Zdrowy pion więcej. Odbić go nie można. No, zagrał na C5. Napad na wieżę. Zagrał B4. Koordynuje figury. Wieża E8. Napad na wieżę. Uciekł spod gońca. To trzeba wziąć pod uwagę, że te gońce strzelają nie tylko tu, ale i tu, ale strzelają i tu. I one bronią tak zwanych pól wpadu, a ten jeszcze strzela tu i będzie można zagrać B4. Takie dwa gońce obok siebie stanowią straszną siłę. Takie dwa gońce jak stały i strzelały na wprost króla, ktoś nazwał gońcami Harwica. Tak se nazwał. I tak weszło. Moderniści z pewnością o tym nie słyszeli. Jak Państwo wiedzą, moderniści to tacy, co nie przeczytali żadnych książek szachowych, coś tam w internecie zobaczyli po angielsku i powtarzają głupoty. Wieża E6, B4. No. Pion idzie. Od razu mówię, że im bardziej zaawansowany pion, tym więcej problemów mają czarne. Teraz naukowcy podawali skoczek B3. Wymiana figur jest korzystna dla strony, która
ma przewagę materialną. Edź goniec odchodzi technicznie względem konia. Technicznie to znaczy, że atakuje atakuje od pola, na które ten skoczek mógł przyjść. Cztery pola mu odbiera. No to i to jest przewaga, ale takiego piona na skrzydle można nie zrealizować przeciwko skoczkowi. To tak się mówi. To jest przewaga człowieka nad komputerem, że człowiek lubi mieć coś konkretnego. Skoczek B7, wygania. Goniec F2, jak widzimy, ta wieża nie bardzo może, a jak zbije, to goniec A6 będzie wspierał piona aż do B7. Goniec E7, napaść na piona, bronimy, nie dajemy. Widzimy, wieża nie może wpaść na dwójkę. Goniec D5, ale problem, skoczek przeszkadza wieży, goniec wisi w powietrzu. Wieża D1, druga wieża wchodzi do gry. Cały czas mówię, że no tutaj niektórzy podawali, że to tak można grać. No ale po skoczek D4 pozycja robi się smutna. Widzimy, jak pion B4 jeszcze koni się ogranicza. Tu można podać taką sztuczkę, że gdyby ten chciał zbić, to ten zrobi kuku. Tu, tu. A i tu może się przydać po zbiciu gońcem na B7. Stąd goniec B3. Próba związana. To oczywiście Kasparow znajdował się w obłędnym niedoczasie, ale Anatola Karpowa nie można wciągnąć w szybką grę. Tym bardziej, że i błyskawiczny grał świetnie. No gdzie wieża idzie? No wieża idzie na siódemkę. Wieża idzie na siódemkę. Nie pomagało. Goniec bije C2. Wieża E6. Wieża E7. Para gońców. Wieża na siódmej linii. I pion. Hop. Goniec C6. To nawet goniec D4 było śmiertelne. I z dwoma pionami więcej król idzie na pomoc, to się wygrywa. W partii nastąpiło jeszcze słabsze, wieża D8 i możemy zakombinować jak Karpow Anatol. A co zrobił Anatol? No, zabił wieżę. Teraz nie jest, ponieważ wieża atakuje w prawo i atakuje w lewo, nie jest dobrze bić tej wieży ani gońca. Trzeba zbić wieżę na D7. Teraz odszedł wieżą na E1, stoi na gońcu, stoi na wieży i ta wieża, jak to mówią, nie mieści się. Wieża C7 i w tym momencie poddał się. Kasparow się poddał, Harry. Tu od razu mówię, że ojciec chciał mu dać takie groźne, twarde imię, go nazwał Harry. Problem polega na tym, no, że można tu wziąć, ale jak wieża weźmie tu,
to ona uderza tu na słabość ósmej linii i uderza na Konisia, który nie ma gdzie odejść. Więc nawet jakby się udało obronić, to tu jest szach kończący. Można powiedzieć, no, że no, w pięknym stylu go stuknął Anatol, syn Eugeniusza Karpow. Przyjrzyjmy kluczowe momenty partii. Mój uczeń nauczył się podsumowywać. Ja się bardzo cieszę, warto podsumować. Wprowadzę jeszcze jedną nowinkę. Będę na początku mówił, o czym ta partia. Potem będę ją pokazywał i na koniec będę podsumowywał. Jest to metodycznie poprawne. Jedziemy. Aurana sycylijska. Tu trzeba powiedzieć, że już w tym momencie Karpow był oburęczny. Oburęczny, to znaczy mógł grać w pierwszym ruchu E4, D4, a nawet C4. Nie mówiąc już o takim kąśliwym posunięciu jak skoczek F3. Ale w tym pierwszym meczu preferował E4 na początku szczególnie, ponieważ nie chciał grać, nie chciał zwalczać obrony królewsko-indyjskiej. Doceniał umiejętności Kasparowa w tym trudnym debiucie. To może być wariant Paulsena, ale w zależności od tego, co czarny zagra. Jak zagra D6, to będzie z Heveninchem. Prowokacja. I teraz nastąpiło D6. I tu dam takiego tipsa free, że ponieważ nie ma skoczków, gdyby było o tak, to można zagrać o takę. I po o takę mamy wariant B33, ale zrobiliśmy jedno posunięcie więcej. Jedno posunięcie więcej, dlatego jak ten mi, może on nie rozumiał, ten Świeśnikow, jak mi wypłynął w Pardubicach spod wody w basenie, pół metra przede mną i go zapytałem, może mu się posunięcia myliły. Ja generalnie preferowałem tę wersję, gdzie robimy tempo więcej, gdzie robimy ruch więcej, nie tempo. No to tempo to ruch, a on być może dlatego mu się pomylił i powiedział, że musiałby na szachownicy zobaczyć. Tu do tego nie dochodzi. C4. O! I tu są pokazane plany. I w końcu ten doszedł, a ten tego nie zrealizował, bo to, że biały ma takie plany, to i czarny wie o tym. I gra w szachy polega na tym, żeby utrudniać przeciwnikowi realizację jego planów. Skoczek F6, skoczek C3. Ten skoczek na D4 już stał, więc idzie na A3. Nie daje zagrać B5. Ja przypomnę, że tu Kasparow grał tak. Tę partię komentowałem. Zachęcam do obejrzenia tej partii. Ma kod D44. B44. I tu proszę, władował się konisiem na D3. Co potem niektórzy jego koledzy próbowali to nazwać skoczkiem Kasparowa. No ale widzieliśmy, że wcześniej tak stawiano skoczka na D3. Roszada. B6. Goniec E3. Te gońce strzela na dwa skrzydła. Pion C4 nie daje zagrać B5, likwiduje kąt grę czarnych na hetmańskim skrzydle. Hetman B3, bardzo chytry ruch. Kasparow chciał przejść do pozycji jeża, a Karpow nie chciał mu tego dać. Polecam partię, nie wiem czy skomentowałem, a jak nie, to jest w kolejce Tore Kasparow, Eugenio Tore. Z Filipin, nie mylić z Karolem Tore z Meksyku. Karol Tore to ten, co ofiarował hetmana Laskerowi i zrobił młynek gońcem i wieżą.
i wyczyścił mu całą siódmą linię, a potem odbił hetmana, a Eugenio Tore to filipiński arcymistrz. Kiedyś był młodym, zdolnym był. Skoczek, ponieważ szachy na Filipinach stoją słabo, odkąd Marcos przestał je wspierać, prezydent tylko zmieniono, no to ponieważ nie dopływali nowi zawodnicy, no to, ten przez wiele lat grał w reprezentacji swego kraju podczas olimpiady szachowej. W olimpiadzie szachowej. Hetman B6 wziął. I to, co zrobił Karpow, proszę Państwa, to jest zmiana charakteru walki. On tu zmienił charakter walki. W ten sposób zmusił Kasparowa nie tyle do gry samodzielnej, bo Kasparow się takiej nigdy nie bał, ale do innej gry, do gry wymagającej pracy przy szachownicy z wyjścia ze schematów przygotowanych w analizie domowej. Zresztą obaj ci panowie mieli olbrzymie analizy. Jak ja mówiłem, że gdyby Larsen miał takich jak oni, ktoś mi zadał pytanie, a dlaczego nie miał? Odpowiem. Proszę Państwa, Larsen nie miał, bo z szachów było trudno żyć. To dopiero Fischer wprowadził korzystne zmiany, wymusił zwiększenie nagród w turniejach szachowych. Zawodników z zachodu było mało, którzy grali dobrze w szachy, bo nie mieli z czego żyć. No klasyczny przykład Capablanca, który miał status dyplomaty i pensję od rządu kubańskiego, więc on się nie musiał przejmować. Ale pozostali musieli mieć jakieś źródło dochodu. A w krajach naszego bloku wszyscy byli na etatach, nawet w kraju rad. Tal był dziennikarzem, Pietrosjan miał etat dziennikarza, no Tajmanow grał na fortepianie. Ale inni mieli etaty trenerskie. Bardzo dobra praca trenerska. Przychodziło się o 8 do Pałacu Pionierów albo do innego. Siadało się w zamkniętym pomieszczeniu samemu do godziny 12. Nikt nie wchodził, nikt nie przeszkadzał, telefonów nie było. Potem o 12 szło się na obiad, wracało się o 1. Znowu się siedziało 4 godziny i się zapisywało analizy. I tej pracy nie wolno było wykonywać w domu, w szczególności żonatym szachistą. Nikt nie miał prawa przeszkadzać. Radio nie grało, muzyka nie grała, telefony nie dzwoniły, szachownica, zeszyty, książki, ciężka praca. Byli specjaliści od końcówek. Byli specjaliści od końcówek, od wąskiej grupy końcówek. Na przykład takim najpóźniejszym słynnym specjalistą od końcówek był Zinar, który mnóstwo wyanalizował w końcówkach pionkowych. Został następcą Majzelisa. Byli specjaliści. Dobra, skoczek bije 4, wracam do tej partii, bo tak sobie pogadam. Znowu zmienił charakter gry. I to nie jest ta dynamika, tylko cały dowcip polega, że po serii wymian trzeba na nowo ocenić pozycję i zbudować plan gry na nowo. Wieża D1. Wieża idzie, tam nie miała pól. Tam gońce by ją krzywdziły czy koniś, więc idzie na D1, napada na pionka. Może to nie każdy widzi. Tu pokażę strzałkę. O, bardzo lubię te strzałki. Tam mam więcej możliwości z tymi strzałkami, ale to wymaga więcej czasu, więc wracamy do partii. Wieża AD1. Wymuszone i proszę bardzo, kluczowe, kolejne kluczowe posunięcie F3, które deplasuje gońca. Gdyby se tak zbił, o, ten goniec ładnie by stanął. Strzelałby tu, tam i tu. I byłby stabilny. Więc nastąpiło F3, żeby był niestabilny. Wieża wpada i wieża wpada na też linię siódmą. I co tu widzimy? Widzimy tu
dwa piony przeciwko jednemu i to musi z tym sobie Kasparow poradzić. No zobaczę, co sobie poradzi. Goniec e6, hop, tego wziął, ale stracił tego. To jeszcze gorzej. Dwa przeciwko jednemu to mniejszy problem niż ten jeden, którego nie można zlikwidować. Ja uważam, że Karpow myślał, że to już jest jego wygrana, ale to się nie wygrywa od tak, szczególnie z Kasparowem. Trzeba się ciężko napracować. Wieża b8, hop, proszę, jak gońce strzelają. On mógł od razu coś próbować, ale gońcem ucieka. Poprawia pozycję gońca. I b4. Teraz tu trzeba powiedzieć, pomijając to wszystko, ale że gdyby to zbiła wieża, to ten goniec popycha piona. Popycha piona, dlatego wieży na a6 nie chciał bić. Skoczek b7. Skoczek stoi fatalnie. Na a5 też stał fatalnie. On nie ma dobrego pola. Nie ma punktu oparcia w centrum i wcale nie blokuje piona B. Nie dajemy piona B. Podciągamy wieżę. Ta wieża wchodzi do gry w 27 posunięciu. Wchodzi do gry. I to uderzenie przygotował wcześniej. Hop. Tu wytłumaczyłem. Hop. I tu wytłumaczyłem, dlaczego się poda. W tym momencie partia była skończona, a na przykład groziło atakę. Doskonała partia Karpowa. Doskonała. Kasparow też grał bardzo dobrze. Tam zrobił drobne niedokładności. I to pokazuje, jaki jest poziom partii w meczach o Mistrzostwo Świata. Są bardzo, bardzo drobne błędy. A ja zapraszam. Chcę pokazać jeszcze jedną partię, ale to może potem. Do zobaczenia.